Kamienica w każdej chwili może się zawalić, mówi inspektor budowlany. Urzędnicy nakazali więc ewakuację mieszkańców budynku w Warszawie. Ludzie w ciągu kilku minut musieli spakować cały dorobek życia. A przed kamienicą przy ulicy Stalowej w Warszawie jest Grzegorz Łaguna. Grzegorzu, witaj. Powiedz, rozmawiałeś z mieszkańcami, co oni mówią o całej tej sprawie? Niektórzy mieszkańcy są załamani, inni spokojnie analizują tę sytuację. Większość nie chce mówić o szczegółach. Poza kamerą przyznają, że ich zdaniem za całą tę sytuację, za ich bardzo trudną sytuację odpowiada budowa metra, która rozpoczęła się dosłownie kilkanaście metrów od samej kamienicy. Rozpoczęła się kilka tygodni temu, no i miała naruszyć konstrukcję tego budynku. Mieszkańcy twierdzą, że po pierwsze, sama ich obecność w tej okolicy przeszkadza budowie metra, która będzie przecież cały czas postępować i te roboty będą coraz poważniejsze, a po drugie ten teren właśnie wokół planowanej drugiej linii warszawskiego metra będzie bardzo dużo warty i obecność mieszkańców w takim właśnie budynku w kamienicy, która pozostawia wiele do życzenia pod kątem technicznym, jest po prostu niewygodna dla wszystkich tych osób, które mają tutaj interesy. Mieszkańcy teraz, większość z nich znajduje się w hotelach robotniczych, również na warszawskiej Pradze, mówią o tym, w jakich warunkach żyją, ale są niepewni swojej przyszłości. Pan burmistrz się wypowiadał, że to już od lat 70. jest stan słaby tego budynku. No to dla mnie no to było wiadomo, że to się posypie. Wjechał tam ciężki sprzęt i no, naruszył konstrukcję i to mi się wydaje, że to było nieuniknione, że to padnie. Ja byłem w tym hotelu, no to jest jeden pokój, dwa łóżka jednoosobowe i łazienka. Bez lodówki, bez pralki, bez niczego. No i ewakuacja dość szybka, niespodziewana. Tak, zgadza się, bo mieliśmy raptem 3-4 godziny na spakowanie się i opuszczenie lokalów. Tak jak powiedział jeden z mieszkańców, sami mieszkańcy byli ewakuowani dosłownie w ciągu kilku godzin. Teraz mają możliwość, aby przyjechać do budynku, aby odebrać swoje rzeczy, aby do godziny 22 każdego dnia móc przetransportować swoje prywatne przedmioty. To jest oczywiście ważne, dlatego że nie mieli czasu tego zrobić, ale też nie wiadomo, co dalej będzie się z nimi działo i tak naprawdę dokąd te meble i osobiste rzeczy przewozić, biorąc pod uwagę, że mieszkańcy przebywają w hotelach pracowniczych i biorąc pod uwagę, że bardzo powoli trwa proces organizacji zastępczych mieszkań dla samych mieszkańców. Oczywiście jeśli chodzi o miasto, jeśli chodzi o powiatowego inspektora budowlanego, ci twierdzą, że bezpośrednią i jedyną przyczyną tej ewakuacji jest bardzo zły stan techniczny budynku, który miał postępować już od wielu lat, ale dopiero teraz przy okazji budowy metra wykonano taką inspekcję, według której stwierdzono, że naprawdę budynek nie nadaje się do zamieszkania, no i nieoficjalna informacja nie będzie się także prawdopodobnie nadawał do zamieszkania w przyszłości. Co oznacza, że mieszkańcy na stałe będą musieli opuścić Stalową 73. A z mieszkańcami tej kamienicy rozmawiał Grzegorz Łaguna. Grzegorzu, bardzo dziękujemy za Twoją relację.